Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Objawienia i orędzia Boga Ojca. Świadectwo siostry Eugenii Elżbiety Ravasio. Czyta Iwonna Teresa. Odcinek 13. A was, którzy będziecie pracować dla mojej chwały, którzy będziecie potrafili uczyć innych poznawać mnie, czcić i miłować, zapewniam, że wasza nagroda będzie wielka, ponieważ policzę wszystko, także najmniejszy wysiłek, jaki podejmiecie, i to wszystko stokrotnie nagrodzę wam w wieczności. Powiedziałem wam o tym, że w świętym kościele konieczne jest dopełnienie kultu przez oddawanie w całkiem specjalny sposób czci autorowi tej społeczności, temu, który nawet przyszedł, aby ją ustanowić, temu, który jest jej duszą, Bogu w trzech osobach, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Dopóki trzy osoby nie będą czczone szczególnym kultem w Kościele, i w całej ludzkości czegoś tej społeczności będzie brakować. Dałem już kilku duszom odczuć ten brak, lecz większość zbyt nieśmiała nie odpowiedziała na moje wezwanie. Inni mieli odwagę mówić o tym, do kogo to wszystko należy, ale wobec swego niepowodzenia nie nalegali. Teraz nadeszła moja godzina. Sam przychodzę, aby oznajmić ludziom, moim dzieciom, to, czego do dzisiaj zupełnie nie zrozumieli. Sam przychodzę, aby przynieść płonący ogień prawa miłości, abym tym sposobem mógł stopić i zniszczyć ogromną warstwę lodu, który otacza ludzkość. O droga ludzkości, o ludzie, którzy jesteście moimi dziećmi, wychodźcie, wychodźcie z uzależnień, w których zniewolił was szatan aż do dzisiaj. Uwolnijcie się od strachu przed Ojcem, który jest miłością. Przyjdźcie, zbliżcie się, macie pełne prawo zbliżyć się do waszego Ojca. Rozszerzcie wasze serca. Proście mojego Syna, aby dawał wam coraz lepiej poznawać moją dobroć dla was. O wy, którzy jesteście więźniami przesądów i diabolicznych praw, wyjdźcie z tej tyrańskiej niewoli i przyjdźcie do prawdziwej prawdy. Poznajcie tego, który was stworzył i który jest waszym Ojcem. Nie chciejcie już dłużej posługiwać się waszymi prawami do oddawania i uwielbienia i hołdów tym, którzy was pociągali do wędrowania drogą zatracenia. Lecz przyjdźcie do mnie, czekam na was wszystkich, ponieważ wszyscy jesteście moimi dziećmi. A wy, którzy jesteście w prawdziwym świetle, mówcie im, jak przyjemnie jest żyć w prawdzie. Mówcie także do tych chrześcijan, do tych drogich stworzeń moich dzieci, jak miło jest myśleć, że jest Ojciec, który widzi wszystko, który wie wszystko, który dba o wszystko, który jest nieskończenie dobry, który potrafi łatwo przebaczyć, który każe tylko niechętnie i powoli. W końcu powiedzcie im, że nie chcę opuszczać ich w nieszczęściach życia, samych, bez zasług. Powiedzcie, żeby przyszli do mnie, ja im pomogę. Zmniejszę ciężar ich brzemienia, złagodzę ich tak trudne życie i upoję ich moją ojcowską miłością, aby uczynić ich szczęśliwymi w czasie i wieczności. A wy, dzieci moje, którzy straciwszy wiarę, żyjecie w ciemnościach, podnieście oczy i zobaczcie świetliste promienie przychodzące, aby was oświecić.
Ja jestem słońcem, które oświeca i które ogrzewa. Patrzcie i poznajcie, że jestem waszym stworzycielem, waszym ojcem, waszym jednym, jedynym Bogiem. Dlatego, że was miłuję, przychodzę sprawić, abyście i wy mnie umiłowali. Chcę bowiem wszystkich was zbawić. Zwracam się do wszystkich ludzi całego świata, ogłaszając to wezwanie mojej ojcowskiej miłości. Ta nieskończona miłość, która pragnie, abyście ją poznali, jest trwałą rzeczywistością. Miłujcie, miłujcie zawsze, miłujcie, a także sprawiajcie, aby miłowano tego Ojca, żebym od dzisiaj mógł wszystkim ukazywać Ojca najbardziej przejętego miłością do was. A was, moje umiłowane dzieci, kapłani i zakonnicy, zachęcam do głoszenia tej ojcowskiej miłości, jaką żywię do ludzi, do was zaś w szczególności. Wy jesteście zobowiązani do działania, aby moja wola urzeczywistniała się w ludziach i względem was, a więc tą wolą jest, abym był poznany, czczony i miłowany. Nie pozostawiajcie przez długi czas mojej miłości bezczynną, ponieważ jestem pobudzony pragnieniem bycia miłowanym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciąg dalszy w następnym odcinku.